Cześć. Druga w nos. To jest chyba najlepsza pora, aby nagrać suplement do odcinka o płycie Infernal Connection. Suplement, w którym chciałbym opowiedzieć Wam o scenie metalowej, polskiej scenie metalowej lat 80. Zapraszam. Jest takie przekonanie, jest takie powiedzenie, że dla wielu metalowców czas ich muzycznego funkcjonowania można podzielić na dwa etapy: do Are You a Rebel i po Are You a Rebel. I szczerze powiedziawszy, do momentu, kiedy nie zapoznałem się z tym, co było wydawane w latach 80. w Polsce w ramach tak zwanej sceny metalowej, to nie do końca rozumiałem to powiedzenie. Teraz absolutnie to kumam. Natomiast bardzo ważne jest to, aby mieć świadomość, że Acid Drinkers nie wzięli się znikąd. Pochodzili z Poznania. Poznań to była bardzo prężna scena metalowa. Stamtąd były dwa bardzo ważne zespoły, czyli Turbo i Wilczy Pająk. Natomiast w latach 80. tych zespołów było jednak troszkę więcej. Tutaj przedstawię Wam je chronologicznie, jeżeli chodzi o datę powstawania. Mam świadomość, że nie są to wszystkie zespoły, które istniały, natomiast wydaje mi się, że jednak akurat tym razem w miarę dobrze to ogarnąłem. Najstarszy w całym zestawieniu jest zespół Stos. Zaczął swoją działalność jeszcze w roku 1979 w Jaworznie i oprócz stażu wyróżnia go jeszcze jeden element. Jest to jedyny zespół w całym tym zestawieniu, w którym na froncie, generalnie w ogóle w zespole była kobieta. W Stosie główny wokal był w kompetencji, był wykonywany przez Irenę Boll. W roku 1982 Stos pojechał na warsztaty muzyczne do Wilkasów, też Wilkas, i tam zdobyli nagrodę, która po pierwsze umożliwiła im wyjazd do Niemiec Zachodnich na mini trasę, a po drugie dała im wejście do studia nagraniowego Polskiego Radia w Katowicach, gdzie mogli zarejestrować pierwsze swoje nagrania. W roku 1985 wystąpili na festiwalu w Jarocinie i wtedy też poznali Tomasza Dziubińskiego, człowieka, który znany jest z tego, że po pierwsze założył wytwórnię Metal Mind Production, na początku Metal Mind Records, no i też jako był organizatorem, pomysłodawcą, organizatorem festiwalu Metal Mania. No i właśnie na pierwszej edycji tego festiwalu w 1986 Stos również się pojawił. W tym samym roku Stos wszedł do studia nagraniowego w Opolu i tam zarejestrowali kilka nagrań, które pojawiły się dopiero w roku 1990. Natomiast w roku 1987 wystąpili na festiwalu Metal Mania i z tego festiwalu pochodzi trzypłytowy album Metal Mania 87, który zawiera nagrania w sumie sześciu zespołów. Jest to zrobione na zasadzie tak zwanego splitu, to znaczy na jednym krążku jedna strona to jest jeden zespół, a druga strona to jest drugi zespół. Stos dzieli krążek z zespołem Open Fire. Stos stał się stałym bywalcem imprez metalowych. Dzięki temu zdarzyło im się grać przed takimi gwiazdami jak Halloween czy Overkill. W roku 1989 weszli ponownie do studia w Poznaniu, zarejestrowali kilka utworów i to właśnie utwory z tej sesji, jak i sesji
z roku 1986 znalazły się na ich debiutanckim albumie w roku 1990. No ale ten album najwyraźniej nie przysporzył im zbyt dużo satysfakcji, dlatego że w tym samym roku zespół Stos kończy działalność. Do grania powrócili w roku 2000 i w roku 2021 wydali swój drugi album Jeźdźcy Nocy. Muzycznie Stos to taki po prostu sobie heavy metal. To, co ich wyróżniało, no to właśnie ten damski głos na froncie i też taki call and response między wokalistką a męskim chórkiem, czyli chórkiem złożonym z członków zespołu. Na przełomie 1979 i 1980 roku w Katowicach powstał zespół Kat. Jego założycielami był gitarzysta Piotr Luczyk i perkusista Ireneusz Lot. Na początku Kat nie był raczej kapelą stricte metalową, co bardziej ciekawe, był kapelą instrumentalną. I tak jak TSA zaczynali jako instrumentaliści i potem dołączył do nich wokalista, tak samo w przypadku Kata. W grudniu 1981 roku na imprezie bodajże Silesian Rock poznali Romana Kostrzewskiego, charyzmatycznego wokalistę, który no, stał się właściwie twarzą polskiego metalu, szczególnie lat 80. Ale też nie od razu zmienili styl. Dopiero mniej więcej w 82 zaczęli kierować się bardziej w stronę thrash metalu. W roku 1984 Kat zakwalifikował się na festiwal w Jarocinie, który nieoficjalnie wygrał. Wtedy też wszedł do studia i nagrał materiał na swój pierwszy singiel. Płytka Ostatni Tabor Noc Szatana wyszła w roku 1985. Wtedy też Kat nawiązał współpracę z Tomaszem Dziubińskim i zapewne w wyniku tej współpracy między innymi supportowali zespół Hanoi Rocks podczas ich koncertu, albo może nawet trasy po Polsce. W roku 1986 Kat wydaje swoją pierwszą płytę debiutancką i wydaje ją w dwóch wersjach. Anglojęzyczna pod tytułem Heaven and Hell wychodzi za sprawą belgijskiego Mausoleum Records na zachodzie, natomiast klub płytowy Razem wydaje w Polsce tą samą płytę, ale pod tytułem 666. W tamtym czasie Kat zaczął intensywnie pracować nad swoją oprawą sceniczną, w której nie brakowało krwi. I między innymi z powodu tej oprawy scenicznej w roku 1986 po festiwalu w Jarocinie zostali oskarżani o propagowanie satanizmu. Oskarżenia wynikały z tego, że właśnie po tym festiwalu doszło do czarnej mszy, czyli grupa nastolatków postanowiła sobie urządzić taką jakby parareligijną uroczystość. W tym celu wydobyli z jakiegoś grobowca trumnę i na tej trumnie zamordowali psa. Roman Kostrzewski zarzekał się, że oni nie mają nic wspólnego z satanizmem i w żaden sposób nie promują niczego, co jest z satanizmem związane. W roku 1987 Kat między innymi supportował Metallicę, która wtedy przyjechała do Polski oraz wydał swój album Oddech Wymarłych Światów. No i dzisiaj ta płyta jest uważana za jedną z najważniejszych, najbardziej kultowych, jeżeli chodzi o muzykę metalową, szczególnie z lat 80., jego prekursora thrash metalu. Rzeczywiście jest tam 7 kompozycji, ale każda z tych kompozycji jest wielowątkowa
i dużo tam jest takich różnych elementów trashowych, które też charakteryzowały właśnie nagrania Metallica. Na stronę to ja. Ja cicho zgadzam i jego nocy. On idzie do mnie. Czuję moc. Tak tu cicho, że nawet Jezus opiera się na bramą drogą. Po wydaniu płyty zespół rozstał się z Tomaszem Dziubińskim i tak naprawdę zakończył działalność. Wrócili w roku bodajże 91 i funkcjonowali do roku 99, kiedy to zginął w wypadku motocyklowym ich gitarzysta Jacek Regulski. Następnie wrócili w roku 2002. Ale już w 2004 doszło do konfliktu w zespole i od tamtego czasu mieliśmy dwa katy. Kat, w którym był Luczyk, i Kat and Roman Kostrzewski, w którym był Roman Kostrzewski i Lot. 10 lutego 2022 roku Roman Kostrzewski zmarł. I to prawdopodobnie definitywnie zakończyło istnienie zespołu Kat i Roman Kostrzewski. Co będzie z zespołem Kat, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć. Na początku roku 1980 w Poznaniu powstał kolejny ważny zespół metalowy, czyli Turbo. Jego założycielem był Henryk Tomczak, człowiek, który wcześniej był znany z zespołu Stres, tutaj nawet możemy zobaczyć go z tego okresu, i z zespołu Him. Stres i Him to były dwa zespoły wywodzące się właśnie ze sceny poznańskiej. Stres grał bardziej hard rockowo, Him bardziej progresywnie. No, obydwa zespoły trafiły na ten czas polskiego rocka, kiedy nie było kompletnie zainteresowania ze strony agencji artystycznych i no, grupa Stres doczekała się płyty dopiero po wielu, wielu latach. Wkrótce do Tomczaka dołączył jego kolega z Him, czyli Wojciech Hoffman. Natomiast generalnie na początku Turbo raczej nie było zespołem metalowym. Jednym z jego pierwszych nagrań jest utwór Fabryka Keksów. Jest to 11-minutowa taka właściwie balada, która bardziej by pasowała do repertuaru Stres czy nawet Him niż do heavy metalowego Turbo. Co jest ważne, to jest to utwór, którego autorem jest sam Zbigniew Hołdys. W roku 1981 Tomczak opuścił zespół, natomiast do Turbo dołączyli gitarzysta Andrzej Łysów i wokalista Grzegorz Kupczyk. I tak naprawdę można powiedzieć, że w ten sposób zawiązał się taki podstawowy, klasyczny skład zespołu Turbo. W roku 1982 Turbo zadebiutowało w Jarocinie i pojechali też w trasę koncertową u boku Republiki i Józefa Skrzeka, a właściwie u boku Józefa Skrzeka razem z Republiką. W lipcu 1982 roku na antenie Polskiego Radia, a dokładniej na liście przebojów Trójki, pojawił się utwór Dorosłe Dzieci. I jest to najbardziej znany kawałek zespołu Turbo, kawałek, który w żaden sposób nie koresponduje z tym, co tak naprawdę Turbo grało. No ale kawałek, dzięki któremu Turbo stało się znane w całej Polsce i do dzisiaj ten utwór jest jednym z takich żelaznych utworów polskiego rocka, klasyki polskiego rocka lat 80. No też jest to dowód na to, że jeżeli chcesz osiągnąć większą popularność w muzyce, no to musisz jednak pisać ładne melodie. A Turbo, a Dorosłe Dzieci Turbo, no mają tą melodię całkiem trafną, zresztą tekst też. Także nawet nie jest to jakiś obciachowy numer, ale jest to rzeczywiście kawałek, który słabo korespondował z tym, co muzycy chcieli tak naprawdę grać. Nauczyli nas regułek i dacjak, nabijali nam mądrości do łba.
powtarzali, co nam wolno, co nie. Przekonali, co jest dobre, co złe. To, co chcieli grać, zawarli na płycie Dorosłe Dzieci, która wyszła w roku 1983. No i tutaj chociażby taki utwór jak Szalony Ikar pokazuje już bardzo wyraźną fascynację i bardzo wyraźną inspirację nurtem, który przeszedł do historii jako New Wave of British Heavy Metal. Kolejna ważna płyta zarówno dla Turbo, jak i dla całego polskiego metalu wyszła w roku 1986. Nosi tytuł Kawaleria Szatana i faktycznie tutaj nie tylko już chłopaki grają konkretnie heavy metalowo, ale też kierują się w stronę thrash metalu. Natomiast okładka tej płyty dość dobrze pokazuje, jaki był poziom graficzny i świadomości graficznej na polskiej scenie metalowej w tamtym okresie. Ważniejsze jest to, że dzięki właśnie Kawalerii Szatana weszli we współpracę z Dziubińskim, z Metal Mind Production i to z kolei zaowocowało kolejnym albumem, który wyszedł w dwóch wersjach językowych. Last Warrior po angielsku wyszedł w roku 1987, a Ostatni Wojownik po polsku na polskim rynku dwa lata później. Co ważne, na płycie Ostatni Wojownik gra nowy perkusista Tomasz Gejs. Człowiek, który znany dzisiaj jest z Kultu, do niedawna też z KNZ-u. Jeden z bardziej znanych i ważnych perkusistów metalowych na polskiej scenie. W czerwcu 1987 roku do Turbo dołącza Robert Lica Friedrich. Później kolega Gejsa z co najmniej kilku projektów chrześcijańskich. Lica bierze udział w nagraniu płyty Epidemię, która wychodzi w dwóch wersjach językowych. Po angielsku wydaje ją włoska płyta Metal Master. Obydwie wersje okazały się na tyle słabe, że zespół postanowili opuścić Łysów i Kupczyk i założyli zespół CETI. Za mikrofonem stanął Lica i to w dużej mierze on jest odpowiedzialny za kolejną płytę Dead End. Która wyszła w roku 1990. Tak, w roku 1990. W 1991 Hoffman postanowił całkowicie przetasować skład. W związku z tym Lica i Gejs oraz ich basista Tomasz Lemi Demolator Olszewski założyli zespół Creation of Death. Pierwszy zespół właściwie metalowy chrześcijański, jaki pojawił się na polskiej scenie. No ale potem Lica już zaangażował się w pełni w Acid Drinkers. Turbo reaktywowało się w roku 1995 z Kupczykiem i tak sobie pojawiał się i znikał. Kupczyk w końcu 2007 roku definitywnie opuścił Turbo i poświęcił się swojemu zespołowi CETI. Jaki jest status Turbo dzisiaj? Trudno mi powiedzieć.